Cześć, Jan Garbacz, witam Was i zapraszam na specjalny odcinek w specjalnym miejscu. Znajdujemy się w dawnej lakierni fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. Dzisiaj, jak wiadomo, fabryka nie istnieje, ale to nie znaczy, że to miejsce zerwało całkowicie ze swoją przeszłością, bo tu znajduje się piękna wystawa, którą zorganizował Robert Brykała, poświęcona klasycznym samochodom. I przede wszystkim są tu samochody polskie. Popatrzcie, Syrena 103, Syrena 104. Ale to nie jest gwóźdź dzisiejszego programu, bo dzisiaj pokażemy Wam coś specjalnego i spotkamy się z niezwykłymi ludźmi. Zresztą, zobaczcie sami. Dzisiejszy odcinek jest niezwykły, przepraszam, że tak macham łapkami, ale dzisiaj się po prostu nie da inaczej. Dzisiaj spotkaliśmy się z synem inżyniera Karola Pioniera, a Karol Pionier to osoba, która tworzyła polski przemysł motoryzacyjny. To człowiek, który współtworzył Syrenę, Syrenę Mikrobus, Syrenę Sport. I dzisiaj spotykamy syna tej legendy, który był pierwszym użytkownikiem samochodu, który zaraz zobaczycie. Syreny Laminat. Pięknie. Po prostu pięknie. Te samochody mogą wrócić na polskie drogi czy na polskie wystawy tylko dzięki takim ludziom jak Dawid, który jest prawdziwym pasjonatą, nie jest celebrytą, ale mam nadzieję, że powie nam parę słów o tym samochodzie, bo poszukiwania tego auta trwały w jego przypadku 8 lat, a kolejne 8 to był bardzo żmudny proces odbudowy. Dawid, cześć, miło mi, że chciałeś pokazać swój samochód, który jest trzecim dzieckiem, bo niektórzy mówią, że pierwszym, ale dobra. Na pewno nie mniej kochanym niż własne dzieci. Dawid, jak to się stało, że zdobyłeś ten prototyp, bo przecież tych samochodów z FSO, później wytworzono trochę więcej, ale z FSO wyjechało tylko 4 sztuki, później to kopyto zostało przejęte przez rzemieślników i było jeszcze kilkadziesiąt sztuk, a ty dorwałeś tą złotą czwórkę. Jak to się stało? Powiedz sam. Od 2004 roku prowadzę stronę poświęconą właśnie tym samochodom, Syreną Laminat. Poszukuję wszelkich informacji na temat tych pojazdów, zdjęć, fotografii, artykułów, zmianek, modelarzy, byłych właścicieli, obecnych właścicieli takich samochodów. Jeżdżę w zasadzie po całym kraju w poszukiwaniu tych pojazdów. Dziwnym trafem ten samochód znalazł tak naprawdę mnie samego, ponieważ były właściciel zgłosił się do mnie, że posiada coś podobnego do Syreny Laminat i chętnie by chciał, aby trafił ten pojazd w odpowiednie ręce. No i tak trafił do ciebie. I tak trafił do mnie. Kiedy to było? W 2012 roku. Słuchajcie, gość kupił w 2012 roku, a wczoraj wyjechał z warsztatu. I to nie jest człowiek, który się leni, który siedzi na kanapie i żona podaje mu piwo. Nie. To jest człowiek, który naprawdę siedzi dzień i noc. Ostatni tydzień siedział dzień i noc, on wam tego nie powie, ale taka jest prawda, że on siedział dzień i noc w warsztacie, przykręcając wycynowane wcześniej śrubki, dopieszczając każdy element, przecierając szmatką ten samochód, no po prostu robił wszystko to, co prawdziwy miłośnik robi, a jego żona, którą teraz pozdrawiamy, Iwonę, ona miała na to świętą cierpliwość, także kobiety są cichymi bohaterkami naszych pas. Ale wróćmy jednak do Syreny, bo ona też ma imię żeńskie, nie? Wyszczotliwy przez kolegów zwana Melonem, bo jej nadwozie wykonane jest z laminatu. Czyli tak jak jachty, jak łódki, czy jak korwetka. Albo jak szybowce. Który to jest rocznik? To jest rocznik 1957 według dokumentów. Natomiast ta Syrena ma kolejne życie. A czemu akurat kolejne życie, to już wyjaśniam. Rok 1957, a więc rok, w którym powstały pierwsze Syreny, klepane jeszcze ręcznie, nadwozia
klepane ręcznie pod, pod wodzą majstra Więcławskiego, ale tutaj mamy samochód plastikowy. Wyjaśni nam, czego jest 57 rok, a tutaj mamy nadwozie znacznie nowsze. To jest nierozłącznie związane z pierwszym właścicielem tego pojazdu, którym był główny konstruktor samochodu Syrena, a zarazem główny konstruktor w FSO, inżynier Karol Pionier. W ramach zasług za skonstruowanie tego samochodu razem z inżynierem Panczakiewiczem i Blumke otrzymał ten samochód jeden ze 100 pierwszych egzemplarzy z Syren, jeszcze z nadwoziem klepanym ręcznie na specjalnych babkach. Ten samochód pierwotnie miał nadwozie metalowe, jednak jak wiadomo nadwozie było robione ręcznie, miało swoje niedoskonałości i po pewnym czasie nadarzyła się okazja, aby wymienić to nadwozie na prototypowe nadwozie z laminatu. Wiem, że doskonale przestudiowałeś historię laminatu, zwłaszcza tej złotej czwórki i twojego egzemplarza w szczególności. Jakie były losy? W 1969 roku inżynier Karol Pionier dostaje nowe nadwozie, zakłada je na swoją starą, wysłużoną Syrenę i jak długo nim jeździ tym samochodem? Do którego roku? Jeździ do połowy lat 80., a po jego śmierci samochód został przez jego synu sprzedany. Od połowy lat 80. krążył po Warszawie, zmieniał właścicieli praktycznie co rok, co dwa lata. W okolicy 2000 roku pojazd ponownie zmienił właściciela. Auto wylądowało w Garwolinie pod Warszawą, gdzie trafiło do młodego użytkownika, którego to było pierwsze auto w życiu, na którym uczył się jeździć. I postanowił go wyremontować. Przemalował ten pojazd z koloru białego na kolor niebieski. Wykonał kilka modyfikacji, między innymi wstawił tutaj fotele pojedyncze i niestety po jakimś czasie porzucił ten projekt. Auto zostało odstawione, można powiedzieć w pokrzywy. Postanowił sprzedać ten pojazd, ale nie chciał, aby trafiło w złe ręce, dlatego znalazł mnie, miłośnika Syren z nadwoziami z laminatu i w taki sposób stałem się właścicielem tego pojazdu. Pomysł nadwozia z korzyść sztucznych do Syreny powstał na przełomie 68 i 69 roku. Wówczas tutaj na Żeraniu rozpoczęła się produkcja polskiego Fiata 125P. Jak wiadomo, Syrena miała pójść w odstawkę, ale po zakończeniu produkcji producent musiał przez 7 lat produkować nadwozia jako części zamienne, a wówczas częścią zamienną było również nadwozie. Całe nadwozie, nie tylko błotniki. Aby nie utrzymywać kosztownego parku tłoczników, zamierzano produkować jako części zamienne nadwozia z laminatu, bo do produkcji takich nadwozi potrzebowano w zasadzie jednego większego pomieszczenia w hali. Kto był ojcem tego samochodu, tej Syreny Laminat? Ojców, można powiedzieć, było dwóch. Pierwszy to był inżynier Władysław Kolasa, szef modelarni w FSO, który doskonale znał się na tworzywach sztucznych. Spod jego ręki wyszła m.in. Syrena Sport oraz Syrena Mikrobus, które były jakby protoplastami tego auta. Drugim ojcem Syreny Laminat był Stanisław Łukaszewicz. W 1969 roku wykonano 4 prototypy nadwozi, które zamierzano sprawdzić na ramach i podwoziach wszystkich modeli Syren. Nadwozie 001 otrzymał Władysław Kolasa, nadwozie 02 Stanisław Łukaszewicz, natomiast nadwozie 04 otrzymał Karol Pionier i miał zamontować je na podwoziu swojej Syreny 100. Ale też ten samochód, poza tym, że był wykonany z plastiku, to miał też inne rozwiązania, które do Syreny trafiły później, jak choćby kierunek otwierania drzwi, prawda? Bo w 68 czy 9 roku, w 69 roku, drzwi otwierały się tak jak w stojącej obok 104, bo wtedy 104 była na linii produkcyjnej, a tutaj mamy już pewne unowocześnienia, prawda? Tak, teraz wydawać się może, że to jest coś normalnego. W 69 roku w produkcji był model 104, który miał drzwi otwierane pod prąd. A więc dla projektu Laminat było to innowacyjne.
Jakie jeszcze rozwiązania były takie odróżniające ten samochód od wtedy produkowanych serii? Całą ideą tego projektu było, aby wszystkie części z seryjnej syreny można było dopasować do nadwozia z laminatu. Jest to, można powiedzieć, ewenement, ale wszystkie części, rama, silnik, szyby, cała mechanika, wszystko idealnie pasuje z syreny 104. Proces odbudowy takiego samochodu jest złożony, bo po pierwsze to jest samochód zabytkowy, prototypowy, a w dodatku jeszcze z plastiku i podobno naprawiają go w miejscu, gdzie robią jachty, to prawda? Nie, to oczywiście jest żart. Nadwozie zostało odbudowane przez mnie własnoręcznie. Dzięki kontaktom z byłymi modelarzami FSO udało mi się pozyskać wiedzę na temat technologii, jak budowano te nadwozia. Całe szczęście koło mojej miejscowości Stalowej Woli jest fabryka klejów Epidian w Nowej Sarzynie, która zaopatrywała fabrykę samochodów osobowych w latach 60. i 70. w kleje Epidian. Z tej fabryki udało nam się pozyskać kleje identyczne do odbudowy tego nadwozia, jakie były użyte w latach 60. Całość prac polegała na zeszlifowaniu starych warstw lakieru, a więc tego lakieru niebieskiego oraz pierwotnego białego. Następnie dalszą częścią prac było klejenie wszystkich pęknięć, które powstały w latach użytkowania oraz zbędnych otworów po poprzednich właścicielach. Całość została następnie wyszpachlowana oraz polakierowana na oryginalny biały kolor z palety Fiata. To się oczywiście wszystko fajnie mówi, że tutaj pozyskałem kontakty z modelarzami, a przecież znajdźcie ludzi, którzy byli modelarzami 40-50 lat temu w FSO, nie? Więc tutaj jest dużo więcej składowych, o czym Dawid nie wspomniał, ale jeśli chodzi o technikę, to tutaj chyba było dużo łatwiej, nie? Tak, mechanicznie jest to standardowa syrena 104, silnik 3-cylindrowy, ale podpórka jest już inna. Podpórka jest inna, występowała tylko i wyłącznie w egzemplarzach z nadwoziem z laminatu. Całe szczęście zachowała się oryginalnie. Trzeba było tylko zmienić sprężynę oraz rolkę. Silnik całe szczęście zachował się oryginalny. To jest ten silnik, na którym jeździł inżynier Karol Pionier. Numery się zgadzają, tak. Oczywiście pod maską zachowała się tabliczka 004 jako czwarte nadwozie. Wielkim problemem była instalacja elektryczna, którą robiliśmy od podstaw, od zera. Nie była to standardowa instalacja kupiona do syreny, a robiona indywidualnie na zamówienie. Pozdrawiam Marcina. Nadwozie jest z laminatu i wymagało przeprowadzenia dodatkowych kabli masowych, m.in. do ramy. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, no to tutaj jest zupełnie inna deska, chociaż widzę te elementy charakterystyczne dla każdej syreny, także moje 105L, ale deska przypomina mi trochę syrenę Sport. Dobrze zauważyłeś. Ten panel jest bardzo łudząco przypominający do panelu, który występował w prototypowej syrenie Sport. Jest specjalny daszek, na którym zamieszczono wszystkie wskaźniki prędkościomierz oraz przełączniki. Dzięki temu wygospodarowano miejsce na specjalny schowek po lewej stronie, bardzo przydatny, bo późniejsi właściciele syreny narzekali na brak schowka. No ja też narzekam, bo nie mam tego schowka, tutaj faktycznie to wnętrze jest inne. No ilość miejsca jest mniej więcej taka sama jak w seryjnej syrenie, prawda? Natomiast pozycja za kierownicami jest zdecydowanie lepsza niż w standardowej syrenie. Ta kanapa jest zdecydowanie wyższa i można powiedzieć, że tak jak w standardowej syrenie 105, 104 kierowca nie widział maski, tak tutaj doskonale widać przednią maskę, gdzie się kończy. Bardzo dobra jest widoczność we wszystkich kierunkach, zdecydowanie lepsza niż w standardowej syrenie. Słuchajcie, bardzo ciekawa historia, dzięki za przybycie.
i za pokazanie tego samochodu. Mam nadzieję, że już niedługo pokażemy Wam w bardziej szczegółowej formie to auto. Przejedziemy się nim. No i porównamy może ze zwykłą syreną. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś rzeczy związane z laminatem, piszcie do Dawida, tam będzie link do strony na dole. Piszcie do niego. Obiecuję Wam, że te materiały trafią na odpowiednią osobę. A ja z Wami się żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Cześć!